Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwirydusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. W noc betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by wszystko się nam rozplątało, węzły, konflikty, powikłania, oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki, oby w nas paskudne jędze pozamieniały się w owieczki, a w oczach mądre łzy stanęły, jak na choince barwnej świeczki. Niech anioł podrze każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego, i niech nastraszy każdy smutek, tak jak goryla niemądrego, aby wątpiący się rozpłakał na cud, czekając w swej kolejce, a Matka Boska cichych, ufnych na zawsze wzięła w swoje ręce. W nocy świata pozwólmy, aby po raz kolejny zadziwił nas i oświecił ów Boży czyn,
zupełnie nieoczekiwane. Bóg staje się dziecięciem. Dajmy się zadziwić, opromienić gwieździe, która napełniła cały świat radością. Odwieczne słowo stało się małe, tak małe, że zmieściło się w żłobie. Stało się dzieckiem, aby słowo było dla nas uchwytne. On już nie jest daleko, nie jest już nieznany, nie jest już nieosiągalny dla naszego serca. Dla nas stał się dzieckiem, stał się naszym bliźnim, uzdrawiając w ten sposób także obraz człowieka, który często wydaje nam się tak mało pociągający. Bóg stał się dla nas darem, ofiarował samego siebie, ma dla nas czas. Dyrekcji, gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom administracji i obsługi naszej szkoły oraz wam, drodzy uczniowie, z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego pragniemy życzyć, aby nowonarodzony napełniał nasze serca pociechą i pokrzepieniem płynącym z obecności Boga w naszej ludzkiej historii. Wszystkim życzymy spokojnych, zdrowych i radosnych świąt.